Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Dzisiaj, kochani, odcinek z ogrodu. Zrobimy sobie taki przegląd lutowy mojego ogrodu i tunelu foliowego. Oczywiście będziemy dzisiaj coś sadzić, więc zapraszam do oglądania, kochani, i zaczynamy. Wejdziemy sobie do ogrodu i zobaczymy, co tutaj się pozmieniało. Powiem Wam, że u mnie bardzo wieje. Wiatr niesamowity. Jest 6 stopni na plusie, ale jest wiatr i odczuwa się dużo, dużo mniej. Więc kochani, wchodzimy do ogrodu. Jestem ciekawa właśnie tych sadzonek tulipanów, krokusów. Zajrzymy, czy nie wzeszły. Czy jakieś kwiaty się po prostu nie wykluły za szybko. Tutaj moja trawa. Ona była związana, ale niestety zobaczcie, jaki wiatr i wieje. No i sznureczek spadł do poprawy, no. Ale trawa ma się dobrze. Tu, kochani, moje grządki, podwyższone skrzynie. Tutaj jest cebula, czosnek i marchewka z pietruszką, które sadziłam. Zaraz sobie zobaczymy, które sadziłam 15.10. Więc w tamtym roku nic tutaj jeszcze nie wychodzi. Ziemia popękała od wody. Tutaj czosnek. Czosnek wychodzi. To jest też o tym samym czasie sadzony jak ta marchewka i pietruszka. Tam pietruszka liściowa z tamtego sezonu. Tutaj gdzieniegdzie cebula. Tutaj jest kolejna skrzynia. Dzisiaj sobie posadzimy, kochani, pietruszkę białą korzeniową. Mamy luty, więc możemy śmiało posadzić sobie w swoich ogrodach. Pietruszka potrzebuje właśnie takiej zimnej temperatury, żeby fajnie wyrosła. Ja w tamtym sezonie sadziłam chyba 3 razy i ani razu się nie doczekałam pietruszki korzeniowej. Może po prostu za późno sadziłam w miesiącach takich cieplejszych, a pietruszka śmiało w takich zimniejszych miesiącach może być już posadzona. Więc ja sobie tutaj zrobię rządek pietruszki, no i z tyłu tam, bo tutaj mam posadzoną gdzieniegdzie cebulę. Ona już gdzieniegdzie wychodzi, można ją zobaczyć. A tutaj mam pasternak też posadzony. To też było w tamtym roku sadzone, więc zrobię sobie tutaj takie dwa rzędy pietruszki. Dzisiaj taki plan. Tutaj moje kaktusiki. Nie przemarzły. One są naprawdę bardzo, bardzo odporne na suszę, na właśnie na jakieś takie złe warunki atmosferyczne, na mróz. Nic mi tutaj nie przemarzło. Rośnie sobie dobrze. Tutaj moja skrzynia, w której oczywiście trzeba zrobić porządek, ale jeszcze czekam, aż będzie troszkę cieplej. Tutaj mi został szpinak, tymianek, cebula, siedmiolatka, no i pietruszka, którą też sadziłam późno. Pietruszka korzeniowa, ale chyba z niej już też nic nie będzie, nie wiem. Nie mam tutaj daty, kiedy ją sadziłam. Tutaj moje truskawki. Truskawki, które rosną razem z czosnkiem. No i zobaczymy teraz te donice z cebulkami. Poprzykrywane. Zobaczymy, czy coś tutaj wychodzi. No coś tutaj kiełkuje, już tutaj pomalutku, tutaj również i tutaj również, ale niech one sobie tam jeszcze są w ziemi. Tutaj widzę krokusiki, tutaj również zaczynają wychodzić, no ale jeszcze nie mamy tak ciepło, więc przykrywam dalej tymi gałązkami, aby miały cieplej. Zobaczymy drugą doniczkę. Thank you.
Oj, tutaj już troszeczkę więcej. No ale wiecie, słońce wychodzi, czasami jest bardzo fajnie w słońcu, no ale zimno jest jeszcze cały czas. Tutaj zobaczcie, już są też chyba tulipanki. Zobaczcie, ile tutaj wychodzi tego. Tu. Te donice też robiłam w tamtym roku. Nie wiem, czy w październiku ich nie sadziłam tych. 30 październik, tak. Tulipanów, cebulek, narcyzów, krokusów. No i zobaczymy, jakie nam wyjdą na wiosnę. Przykrywamy, żeby nie przemarzły. Chociaż oczywiście te gałązki, wiatr raz, dwa może zdmuchnąć, powiem Wam. Bo tutaj mi naprawdę wieje. No i zobaczymy sobie jeszcze tutaj, czy tutaj tulipany jakieś nie wychodzą. O, są tutaj, zobaczcie. Widzicie? Są tulipanki. Ale niech sobie tam jeszcze są, przykryję je, żeby tak szybko nie wychodziły. Ptaszki dokarmione. Znowu im powiesiłam jedzonko. No bo jeszcze jest... Choć już nie ma śniegu, więc one sobie mogą poszukać jakiegoś jedzonka. No ale jeszcze jest zimno. Pszczółki, murarki. Czekam jeszcze miesiąc i w marcu, zaraz na początku marca, zamówię sobie pszczółki, murarki do mojego ogrodu. No i co, kochani, teraz Was zabiorę do tunelu foliowego. Zobaczymy, co tam słychać. A potem zabiorę się tymi skrzyniami i posadzę sobie pietruszkę korzeniową. No i jesteśmy teraz w tunelu foliowym i pokażę Wam, jak tutaj w moich skrzyniach wygląda. No i tak, tutaj mam pietruszkę liściową, którą również sadziłam w tamtym roku. Fajnie się ma, sobie super rośnie. Tutaj miałam koperek, ale koperek niestety mi przemarzł. Tutaj mam por. Por nie przemarzł. Fajnie sobie rośnie. Tutaj lawenda. Lawenda niestety mi tutaj się... To, że mam ją tutaj z kraja, zaraz przy wejściu w tej skrzyni, ona mi tutaj troszkę zrobiła się fioletowa, więc chyba jest jej za zimno. Niektóre sadzonki są zielone, ale niektóre są fioletowe. Mam ich tutaj chyba z 10 tych sadzoneczek, ale jeszcze sobie zrobię w domu rozsadę lawendy, bo nasionka mam zebrane z tamtego właśnie roku, żeby sobie po prostu posadzić ją na wiosnę. Więc jeszcze zrobię sobie rozsadę. Tutaj, kochani, sobie już przygotowałam ziemię. Fajnie sobie ją spulchniłam. No jest, ziemia jest mięciutka, nie jest zmarznięta, więc posadzę sobie tutaj rzodkiewki. Powiem Wam, wieje tutaj strasznie. Rzodkiewki w tunelu foliowym. Mamy luty, więc możemy śmiało posadzić sobie rzodkiewki. Mam trzy odmiany. Jedna to odmiana Diana. Miałam ją w tamtym roku, była bardzo dobra, taka dwukolorowa, taka ona jest bardzo fioletowa, z tym dodatkiem białym. Taka normalna, czerwona rzodkiewka i ten miks taki kolorowy, który ani razu mi się nie udał, bo się te rzodkiewki nie zawiązały, były tylko liście, a niestety nie zawiązały się te owoce, te warzywka rzodkiewek. Więc dzisiaj sobie zrobię tutaj trzy rządki rzodkiewki. No i idziemy, kochani, dalej. Tutaj jest druga skrzynia. W drugiej skrzyni jest również por, ale on jest tutaj troszeczkę mniejszy. Buraki liściowe. Przetrwały, powiem Wam. Przymrozki były jednak. Mało rosną, one po prostu stanęły. Cały czas są tak choćby w takim samym stanie. Nic więcej, nie poszły do góry. No ale jak tylko przyjdzie ciepło, więc one na pewno szybko ruszą. I będę miała szybko zbiór buraka liściowego, którego bardzo lubię. Tutaj mam marchewkę, dwa rodzaje marchewki, którą sadziłam również w tamtym sezonie, jeszcze na jesień. Cebulka siedmiolatka. No i tutaj trzecia skrzynia. Tutaj mam dwa brokuły. Trzymią się w miarę dobrze.
też są posadzone w tamtym sezonie, na jesień. A tam jest jeden kalafior, ale kalafior wygląda marnie. On chyba mi troszeczkę przemarzł i nie wiem, czy coś z niego będzie. Ale natomiast tam mam, kochani, cztery kapusty pak choi. Jest to taka kapusta podobna do pekińskiej. Jeszcze jej nigdy nie próbowałam, ale widocznie jej służy taka niska temperatura. Rośnie fajnie. Listki ma takie bardzo takie grube, fajne. No i nic jej nie ma. Tutaj jeszcze jakieś takie pozostałości po sałatach, ale ta sałata się odnawia, widzę. Też myślę, że jak przyjdzie troszeczkę cieplejsza pogoda, no to te sałaty mi tutaj ruszą. Więc tak się prezentuje, kochani, tunel foliowy. Nie ma się czym chwalić. Wiadomo, mamy luty, dopiero sezon się zaczyna. Dopiero wkroczymy do tych ogrodów, ogródków. Tak naprawdę w marcu, no bo jeszcze nie ma tej pogody takiej ciepłej, żeby coś więcej porobić. Ja, kochani, Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Będę się z Wami żegnać, no bo jest dzisiaj dość zimno. Szybciutko posadzę rzodkiewkę, pietruszkę i zmykam do domu. Życzę Wam miłego dnia. Dziękuję za subskrypcję, łapki w górę i za komentarze. Do zobaczenia. Do następnego filmiku. Pa, pa, pa.